Zaczynamy naszą przygodę z gremlinami. No to co, może najpierw tutorial. Cześć i witaj w Gremlin, w mieście gremlinów. Dobra, krótki tutorial. Dobra, w przyszłości będzie lepszy tutorial, napisali. To jest mój awatar. Dobra, z jakimiś tu itemami czy czymś takim i one są ustawione w kolejności tur. To jest co? To jest mapa, po której się poruszamy i kierunki są strzałkami wyznaczone. Dobra, i to jest mój token playera i teraz jestem w sklepie. Co jest po prawej? To jest jakaś gra planszowa. To są twoje karty. Cały czas masz 6 kart. Aha, i możesz je używać, żeby się poruszać po planszy, albo jakieś akcje wykonywać. Jaki jest cel gry? Celem gry jest zwycięstwo poprzez zdobycie największej ilości punktów. No dobra, tu jest pokazane nasze punkty. Jak zdobywam punkty? Żeby zdobywać punkty, musimy grać kartami. I tu są napisane te punkty zębatkowe. Ile się dostaje? Plus 5, plus 10. No dobra. Żeby zagrać kartę, trzeba się zatrzymać na specyficznym miejscu. I tu są te miejsca pokazane. Na przykład zębatka zielona jest tu po lewej, widzę. O, zaznacza się. Dobra. A jaka jest cena karty? Aha. Niektóre karty mogą być grane za darmo. A niektóre wymagają, żeby zapłacić określoną liczbę. Jeśli jest jakaś cena karty, jest pokazana po prawej u góry. Ok. A jak zdobywam pieniądze? Żeby zdobyć pieniądze, musisz przejść przez jakieś miejsce do zarabiania. Jeśli przez nie przejdziesz, to zdobędziesz jakiś zarobek. Jeśli na nim staniesz, to podwójny zarobek zdobędziesz. A innym sposobem, żeby dostać kasę, jest po prostu zagranie taką kartą. O kurde, gratuluję, sukces. Właśnie skończyłeś pierwszą część swojej edukacji. Dobra, i od teraz powinno być już spoko. Poruszanie się. Na początku każde miejsce, do którego możesz się poruszyć, jest podświetlone. Aha, i można wykorzystać tą kartę, żeby się poruszyć. Co to jest? Aha. Dobra. Każda karta ma jakąś wartość, o którą można się poruszyć, ale gdzie ona jest napisana? A, w lewym górnym, czyli o 5. A, czyli ja się mogę poruszać, patrzcie. Tu się o 6 mogę ruszyć, tu 3, tu 5, tu 2. Można w jednej rundzie albo się ruszyć, albo zagrać daną kartą. Aha, no i teraz, żeby się gdzieś poruszyć, to... To jest strasznie skomplikowane. No dobra, powiedzmy, że chcę tą kartą i chcę się tu poruszyć, tak? No i ja dostałem plus coś kasy, a ten też się poruszył.
Dobra, jaki jest mój dochód? Plus 30. Aha. I ten wskaźnik zarobku to jest jak przechodzę przez punkt zarobkowy. Który to był ten punkt zarobkowy? Nie wiem, który to jest chyba punkt zarobkowy. A, to wtedy zdobywam ta 30, tak? Można zwiększyć swój dochód w banku. No to co? A to jest jakieś specjalne roll a dice. Aha, to są specjalne kroki. Znaczy specjalne miejsca, że jak na nich stanę. Dividends, co to jest? Get double. Aha, to wiecie co? To ja to zagram tą kartę. I wejdę na większy income. Ale nie wiem, co się dzieje, wiecie? Znaczy widzę, że to jest gra planszowa, ogólnie fajnie, ale strasznie dużo tu jest rzeczy, których ja kompletnie nie rozumiem. Jakie są różne inne rodzaje tych miejscówek? Aha, zwykłe to są, mają okrągły ten, regular, mają okrągły, nie? Kółeczko są. Miejsca, które działają na gracza, kiedy przechodzi po nich, mają takie coś po boku. I lokacje, i one są unikatowe, są lokacje. Aha, a w lokacjach można się zatrzymywać niezależnie od tego, jaką wiecie, na jaką odległość się poruszamy, to i tak w lokacji możemy się od razu zatrzymać. Co ta lokacja daje? A co to jest to evil, jakby, że coś, że ja będę zły? Dobra, ta karta kosztuje... Choose any player, then choose a spot allow for every card that is... Aha... Kurde, skomplikowane, nie? No bo co ja mam teraz robić tu? A to co to jest? O, można rzucić czymś, to wiecie co? Za 300 to zagramy. I zrzucimy kością, zobaczymy co nam wyjdzie. O fuck, coś mi się stało chyba. O Boże, idziemy do sądu. O nie. O nie, sąd. Jakąś rękę mogę komuś ukraść, no, ukraść, no tak. Chcę, ale co ja ukradłem? Co to jest za ręka? Czekajcie, bo tu się coś dzieje. Misfortunes. Aha, jakieś eventy takie nieprzyjazne, dość, które się dzieją. I no one najczęściej się dzieją, kiedy się na takim spocie zatrzyma albo przejdzie przez niego. Jest 30 takich złych wydarzeń, które się mogą zdarzyć. I wszystkie są unikatowe. Aha, jeśli się komuś coś przytrafi, to już później jest to wyrzucane z kart tych, wiecie, stali, więc już się drugi raz nie wydarzy. Aha, jak wszystkie zejdą, to się je przetasowuje. Dobra. Okej, no to my, powiem wam, jak na razie nie mamy... Czemu że nie dostaliśmy punktów, jak żeśmy tam przeszli, nie? Patrzcie, tu mamy plus 5 rąk, ale co te ręce dają? Czy ktoś wie, co dają ręce? No nie, no tu nie chcemy, tu nie chcemy. Tu możemy iść. Plus 200... a co to jest? Racketeering jakiś. A co policjant robi? O, fajne. Idziemy na miejsce policji i teraz... Co się dzieje, kiedy zagrasz tą kartą? Hmm.
No dobra. Okej, jakieś specjalne właściwości mają. Dobra. You can play a card here. Mogę tu zagrać kartą. Aha, to jest karta, która mi pozwala. O, to jest niezłe. Czyli mogę zagrać taką kartę. I mogę jednego z tych playerów, na przykład zaznaczmy tego. I jak on stanie na jakimś tym, na jakimś takim spocie, to będzie musiał zapłacić. Nie wiem, chyba dobrze zrobiłem. Chyba już to zrobiłem, nie? Powiem wam, że strasznie dużo rzeczy się tu dzieje. A fajnie, że fajna gierka, nie? Fajna planszowa, tylko to ogarnąć, co to, o co tu chodzi. A jak mogę właśnie śledzić akcje innych graczy? A na dole są zapisane pełny zapis gry. A widzicie, i tu można to śledzić. No tak, no ale to nie jest takie, wiecie, hop-siup, kurde, śledzić. Ukryty skarb możemy na przykład znaleźć. Moglibyśmy. A tu co to jest? O, kasę zdobyć można. A co to jest za ręka? A, już wiem o co chodzi. Bo jeśli ja zrobię. Aha, bo jak ja robię to. A, to ja idę na ten i tracę tą kartę, a się tylko ruszam. O nie, co się stało? O kurde, każdy gracz wybiera dwie karty i przekazuje innemu graczowi. A, nie wiem. Co mu dać? Może takie coś na złoto? Nie wiem. Czy to dobre karty były? Mogę tu zagrać kartę, bo jestem i dostanę plus 300, widzicie? Czyli jak idę, a dobra, już teraz zaczynam czaić. No i jeszcze coś tu muszę losować, nie? I co za kość wypadnie? 2 plus 25, szkoda, że tylko 2. Ej, zaczynam czaić, o co chodzi. Zaczynam czaić, o co chodzi w tej grze. Aha, przepraszam, że ten. Kurde, mam wyświetlacz na. No nie wiem, co z tą kamerą zrobić. Mogę ją zupełnie wyłączyć, bo inaczej to jego nie ustawię teraz. Wiecie? Dobra, player avatar i player token. Dobra, ale szkoda, że nie mam. O, jak w ogóle jakie tu jest kółko, chyba kurde do biedy. Kółko biedy to jest. Jak się tu wpadnie, to jest koniec z nami. Dobra, moi drodzy, i teraz mamy tak. Wiecie co, ciężko. Bo ogólnie. Co to jest? Ogólnie fajnie by było się gdzieś dostać, ale tych kart się, wiecie, nie da grać, nie? 6. O, zarobiłem. Jeśli wypadnie mi jeden, to będę zaaresztowany. O Boże, chciałem nie płacić. Dobra, rozumiem. I teraz idę do jakiegoś banku. Dobra, runda to jest jak wszyscy wykonają swoje ten. Aha, albo się gra na czas, albo na ilość rund. My teraz gramy na 30 rund, dobra. Wiecie co? Nie wiem, a to co to jest?
2. Podejdźmy tu. O, i mamy kartę, którą możemy tu użyć. ATM. No i jeszcze mogę sobie zwiększyć income o 10. O, patrzcie, mam 50 teraz już dochodu. No, rysunki, powiem wam, i gra bardzo ładnie się prezentuje, nie? Brakuje mi jakiejś muzyczki takiej. O, Gremlinopedia. Aha, można prawym kliknąć na kartę. A jeszcze jesteśmy w Gremlinopedii i tutaj są wszystkie. No i no, no, rysunki rzeczywiście są bardzo ładne, ręczne takie. Ktoś się tu ładnie napracował, żeby to wszystko stworzyć, nie? Dobra, zamknijmy to. Ale zaczynam kumać, o co chodzi. Czyli teraz mam na przykład, wiecie, tą kartę. I żeby, żeby ją jakby móc zrobić sobie, to ja użyję tej karty i tu dojdę. Patrzcie. Nie? I doszedłem tutaj. Możemy kupić jakąś rękę. A nie, sprzedaliśmy jakąś rękę, nie wiem. O, komuś się przytrafiło, nie, niespodzianka. Zaaresztowali go. Plus jedno zło. Ten zarobił. Dobra. A czemu ja nie mogę tego użyć? A, bo nie mam tyle pieniędzy. O, fuck, dobra, już czaję, o co chodzi. O, szkoda trochę. Tu już też nie mam tyle pieniędzy. Musiałbym coś zarobić. A to co to jest? Ach, jakaś praworządność. Wiecie, o co chodzi? Ja chciałem użyć tej karty, no ale nie mogę, bo... No bo nie mogę. Ciężko się strasznie połapać, jak to w ogóle grać. Szkoda tych niektórych kart używać, wiecie? Dobra, będziemy gambulować, co nam wypadnie. 6, u, jest plus 100. Super, mamy 400 kasy. To moglibyśmy... No nie, ciągle nam brakuje 550, żeby tutaj... podobne do gry The Bridge, wiecie co, nie znam gry The Bridge. Gra się kończy za 23 tury, możliwe. O, to jest kasa. A, to jest, co pokazuje, kto ma najmniej kasy. Kto ma najwięcej zła i tu. A, i który wygra wybory, ale co znaczy, że wygra wybory? Co się dzieje, jak się wygrywa wybory? O, a tu co jest? O, tu można dostać plus 50, jak się turę przeleci. Wiecie co? To ja może bym tam skoczył jednak. Yes. Przeleciałem. Tylko, że oni grają w tym czasie, nie? Ale są biedni i mają mało punktów. Dobra, dostałem plus 50. Jeszcze dwie tury bym musiał przelecieć. Ale chcę użyć tej karty i wiecie. Dostać ten. Dostać plus 8. To chyba jest dużo, plus 8. Co to teraz, moja tura? A jak się robi skip? Czekajcie, nie chcę użyć tej karty. Ktoś wie, jak się robi skip turn? Skąd Pokémon, wziąć Pokémony X? A skąd wziąć? To jest losowe w tych.
Nie wiem, jak zrobić skip turn. Ktoś wie? Ale to jest chyba multiplayer. No wątpię, żeby to nie było multiplayer. No co? To na pewno jest multiplayer. Nie wiem, tu nic nie ma do kliknięcia. Tu są jakieś informacje. Ten siedzi w więzieniu. Ja nie mogę za bardzo nic kliknąć tu. Tu dwa razy klikam prawym, nie wiem. Jak? Nie, jest napisane you cannot. Aha, you cannot. Boże, ja przeczytałem, że mogę. No, jestem frajer. To idziemy po kasjorę. No i pięknie, mam 500. Co to jest? Aha, dobra. Kurde, no ja potrzebuję tej karty, no nie rozumiem tego w ogóle, w drugą stronę niż ten. Minus 20, mogę iść na minus, a nie, bo mam 550 muszę mieć. Boże świętek, mam mało pieniędzy. Ja chciałem tu po lewo iść, wiecie, coś porobić. No i co? 2 minus. No nie, no minus 50. Czemu tu są same negatywne te opcje, bo nie rozumiem tego. A tu co to jest? Aha, na wybory. No to idziemy na wybory. No i nie wygraliśmy. Liczyłem na to, że wygramy jeden punkt do wyborów, ale się nie udało. Za mało postawiłem, mogę zwiększyć swoje. O! O Boże. No nie, nie dosyć, że nam ukradli kasę, to jeszcze nam dali jeden tego, jeden zła. No co za cygan z tego typa. A gdzie tego można użyć? Na jakimś takim tym. Dobra, idziemy po kasę. Okej, 100 zdobyliśmy. A tu jest, dobra, widzę to. Player konflikt jest jakiś. O kurde, jeśli wejdzie na ten samo miejsce, gdzie ktoś stoi, to jest player konflikt. A to co to jest? Select player, a czemu ja mam wyznaczyć tego? Aha. Dochody nam spadają. Co to jest minus 23? Boże, przetasowało mi wszystkie karty, ale może to i lepiej.
No, tak strasznie skomplikowana ta gra jest dla mnie, ja nic z tego nie rozumiem, co się tu dzieje. Dobra, idziemy. No, w zasadzie must pay a fine. 150 kary, Boże święty. Nie chcę płacić. Jak mi jeden wypadnie, to idę do więzienia. No nie pójdę do więzienia. Czy znaczy kostka w górnym lewym rogu tych kart z prawej strony? Co? A, to ile się mogę ruszyć ewentualnie. Mogę to, a mogę to. Ta wygląda nieźle. U, plus 100. To tą też bym mógł użyć, może jak już stoję na tym. Mogę w następnej turze użyć, jak już stoję na tym? Chyba nie mogę tak zagrać, wiecie. Wiecie co, to bierzemy, idziemy tu. Nie. Kurde, no i wsadzi nas do więzienia, naprawdę? Dobra, rzucamy monetą. Na ile tur? 5, 2 tury. Jestem zamknięty. Co za oszustwo. Nie. Ale kurde, połapcie się tutaj, co się w ogóle dzieje na tej planszy, nie? Kto co robi? Ja nie jestem w stanie. Ale gremliny całkiem przy... O, czekajcie, jak będziemy się zachowywać? Możemy się źle zachowywać, dobrze albo neutralnie. Jak się zachowamy źle, możemy coś zdobyć, ale a jednocześnie expa zdobywamy. Bo jakieś, nie wiem, że jakieś expa zdobywamy, tylko jak nam coś nie wyjdzie, to jak nam wyjdzie, to możemy, wiecie, zdobyć jakieś zasoby, a jak nam nie wyjdzie, to możemy dłużej siedzieć w więzieniu, ale chyba nam wyszło, bo nie siedzimy dłużej. Co to jest? To mi nie pomaga. Kurde. Kurde, minus jeden dostaliśmy. Dobra, nie jesteśmy w więzieniu. Co myślisz o zestrzeleniu przez Turków rosyjskiego myśliwca? No, że se kurde zestrzelili, no. Co mam myśleć, ludzie? No co? Nie rozumiem, co można myśleć o tym? Zestrzelili i tyle. O! Są wybory. O! Jedną tą, jedną zębatkę dostaję, bo będę guwernorem. A ten z najmniejszą ilością? O Boże, to on zdobywa. Sushi, bo ma 6, 1, a ten ma 2. Ale zdobywa 3, bo mam najmniej zła, więc ten, ale ja i tak wygrywam. Bo mam 6 i później się to na pół dzieli. Okej, czaję, o co chodzi.
As the governor, you never pay any bribes, neither on the spot. Aha, policjanci mnie nie zatrzymują i mogę, jak ktoś będzie przekupywał policję, to mogę wziąć tą kasę, ale mi zło rośnie. Okej, okay, tax audit. A, i oni płacą chyba kartami przekupstwo właśnie, a ja okej okay dałem, bo nie muszę, bo jestem gubernatorem. No ja mogę zagrać tą kartą. I co zagrałem? Aha, i wyznaczam, że to on ma ten, że to na niego spadnie ta niegodziwość, znaczy wiecie, pech. Dobra, mogę wybrać. Ale nie wiem, co się dzieje. Nie wiem. A leak? Force reform. The govern. Musi zapłacić jeden albo wszystkie karty wyrzucić. Okej. Okay. I ja mu to dałem. No i on zapłacił jeden. Jedną zębatkę. Kurde, powiem wam, skomplikowana ta giera jest strasznie. Ale ciekawa, tylko nie wyobrażam sobie, że ja tu w tej grze coś planuję, nie? Bo ja tu w ogóle nie wiem, co się dzieje tak naprawdę. O, mogę iść na przykład na zębatkę, ale to mi nic nie da, bo mi nie stać na takie płacenie. Co tu jest? A, idę. Idę coś zarobić, wiecie. Plus 80, dwukrotność, jak stajemy na tym polu. Patrzcie, ma 3-3, tak jak ja. Jeszcze zostanie gubernatorem. Temu się coś przytrafiło, ale nie wiem co. Small donation, aha, ma dać, kasę musiał dać. Teraz ja, tak, mogę iść do banku. Dobra, chodźmy do banku. Mogę zapłacić, żeby mi się zwiększył income. No to jest dobre, to mi się podoba takie coś. A good deal, plus 1 evil, plus 200 kasy, no to nie, to głupie. Ty, ale mu wypadło. A tu co jest? A, tu się nie płaci. Gubernator tutaj nic nie płaci na tym spocie. U, a co to jest? Nie wiem, ogólnie daje jest i tu losuje co? Aha, ile ona ma kroków mi losuje. A, no to elegancko. Tu mnie nie stać na to, na to też mi... To chodźmy po kasę. Dobra, mamy plus 100. Słabe jest to, że... O, tu jest coś. Co to jest? O kurde. Gracz, którego wybierzesz, płaci 10-krotność tego.
swojego zła. No ale to on 30 zapłaci. To nie jest za dużo tak naprawdę. No możemy iść zarobić coś. Co tu się dzieje? Ja nie mogę być zaaresztowany. To ja dam zero. No jak, jestem gubernatorem, jak mogę być zaaresztowany? Cztery rundy. To łobuzerka tylko mnie może uratować, naprawdę. O Boże, no myślałem, że jak jestem gubernatorem, to nie mogę być w więzieniu, bo jestem... Będę zły. Co mi tu rośnie? Nie wiem. Dobra. Kurde. No nie, no ludzie, no zamknęło mnie w więzieniu. A ile ta w ogóle, ile my już rund mamy? Bo ja nie wiem ile. A co to jest? The ATM. Plus jeden coś. I minus jeden dzień w więzieniu wyszedł. No, chyba jestem łobuzem. Roll the dice. 1, 2, 3. O kurde, albo jesteśmy... Nie, plus jeden evil mamy, plus jedno. Choose a misfortune that will be... Dobra, muszą zapłacić jakiś ten... Łapówkę. Użyj buta. Jakiego buta? A co to jest plus 2? Kasy czy co? Nie. Boże, jak jestem zły. Może to coś daje bycie złym. O, wygrałem! Bo się skończyły rundy. Ja i zwycięstwo, kurde. Moi drodzy, i to było moje zwycięstwo. No i ktoś powiedział tu, że tu nie ma, ale jest multiplayer, lobby, widzicie, grają tutaj. Grają tutaj ludzie. Ja powiem tak, gierka ciekawa, na pewno. Planszowa. Myślę, że nie zdziwiłbym się, jakby ta gra naprawdę była grą planszową gdzieś tam w świecie. Jak dla mnie trochę zbyt skomplikowana, wiecie. Te karty są tak po prostu różne, że ja nie mam pojęcia, co tam się może wydarzyć i nie jestem w stanie zupełnie nic planować. Więc dla mnie większość ruchów jest zupełnie randomowa. Gdzieś się poruszam, wiecie, nic nie potrafię do przodu zaplanować i tak dalej. No, a może o to chodzi, takie gremlińskie miasto, takie zakręcone, nie? Dobra, będziemy przechodzić do kolejnej gry, ale na pewno fajna, ładna, dobrze zrobiona. Może to jest jakiś hit gdzieś na zachodzie, ta gra, i dlatego oni ją wypuścili na kompa, co? Może tak być, nie wiem.